Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Godziny popołudniowe, dzisiejszy dzień jest taki dosyć przyjemny. Przebija się słoneczko, chociaż jesteśmy już po przymrozkach. Kilka dni temu był jeden przymrozek delikatny, bo było między 0 a plus 1. Dzisiaj też było chyba 1 stopień na samochodzie, na szybie. Przymarzła woda, teraz do słońca, to jest do słońca, jest 25 stopni, ale mimo to, że przymrozek był, to kwiaty jeszcze jako tako nie pomarzły. 3 noce żeśmy z mamą znosiły te kwiaty do domu, żeby no nie zmarzły, a tej nocy, której właśnie był przymrozek, zostawiłyśmy i o dziwo nie zmarzły, tylko tutaj troszeczkę o gdzieś złapało te kwiatuszki, takie się zrobiły brązowe. No niestety ich czas będzie dobiegał końca. Już pogoda jest taka typowo jesienna, ciągnie po nosie, także trzeba już zakładać ciepłe ubrania, bo niestety jest zimno. Teraz są dni już chłodniejsze, nie ma takich upałów i te kwiaty odżyły. Liście są aż takie błyszczące. Zwłaszcza tutaj na zwisających pelargoniach. I aż żal, że niedługo już po tych kwiatach będzie tylko wspomnienie. Część na pewno będę chciała przechować, przezimować w piwnicy. No zobaczymy, no na razie brakuje czasu, bo pracy jest bardzo dużo. Nagromadziło nam się przez powódź, bo niestety część musieliśmy przeskoczyć. Wypadliśmy z rytmu, bo robiło się prace, które dopiero by teraz były robione, żeby nie trzeba było tych warzyw wybierać, to dopiero teraz byśmy je wybierali, a inne byłyby prace zrobione. No niestety, trochę nam się tutaj poprzestawiało i teraz jesteśmy w czarnym tyłku, jak to się mówi, z robotą. W wędzarni, tu mamy wędzarnię, palenisko, wyrósł nam jeden pomidor. Nie miał owoców, bo dosyć późno wykiełkował, ale zobaczcie, jakie on ma liście. Teraz nie męczą go upały, nic go nie męczy, jaki on jest śliczny, kwitnie w najlepsze. Przymrozki go tutaj nie zważyły, no ale tu z tego nic nie będzie. Jednak nie niszczę go, nie mam jakoś sumienia. No jest zielono przynajmniej. Wiadra, do których właśnie trafiają zlewki z kuchni, a później do naszych zwierzątek, takie stare wiadra, weteranki już. A Edziu, dzisiaj drapanie kitu, propolisu. Kit a propolis to jest jedno i to samo. Często są pytania, kit, propolis, to jest jedno i to samo. Ogólnie nazywa się to propolis, ale żeby nie mieszać ludziom w głowach, to mówi się kit, bo kit też jest właściwa nazwa i robi się z tego nalewkę propolisową, która tak naprawdę jest jednym z najlepszych leków, chyba jaki wynaleziono. No w ogóle pszczoły i produkty pszczele mają niesamowite działanie lecznicze. To jest nic innego jak wytwór pszczół. Jest to pozyskiwane z krzewów, drzew, z pąków. To jest żywica wymieszana ze śliną pszczelą i one tym kitują w ulu. Ramki kitują w wejście, zwłaszcza przed zimą. No i tutaj po ilości zakitowanych otworów pszczelarze mogą poznać, jaka będzie zima. Im sroższa zima idzie, tym bardziej one kitują wszystkie otwory, żeby w ulu było ciepło. No i teraz ten kit za pomocą dłuta, bo tak się ten przyrząd nazywa, zdrapuje się z ramek. To są ramki, które wyciąga się na zimę z ula, bo pszczółki na zimę zbijają się w kłąb. One do kolejnego sezonu przetrwają w letargu, nie zapadają tak jak niedźwiedzie w sen zimowy, tylko są w takim letargu aś i aś poszło po druciku.
No, proszę. Zobaczcie, ile tego jest. Zapach jest taki, no trochę żywicy, trochę pyłkiem, trochę miodem, no wszystkim tym, co w ule. Tak właśnie pachnie ul. Kitem, miodem, woskiem. No i też są pytania, kiedy się pozyskuje kit? Wtedy, kiedy jest czas, jesienią. Wszystkie prace muszą mieć swój rytm, swój tok. No i tutaj się nie przeskoczy. Też pytacie już o świeczki. Jeszcze świeczek nie robimy, bo nie mamy na to czasu. Teraz będzie czas, jest czas suszenia warzyw, mieszania przypraw, drapania kitu, robienia nalewki propolisowej i innych prac w gospodarstwie, które trzeba zrobić przed zimą, a na świeczki przyjdzie później czas. No nie możemy tutaj przeskoczyć pewnych etapów, bo jeżeli weźmiemy się za świece, to staną inne prace, które później w zimie no, już będzie za późno wykonać. Także tutaj na wszystko trzeba takiej organizacji. Myszki się już dobrały. Co się dobrało? Myszy. A to zbóje myszy. Dobrały się do ramek. Nieraz pojawiają się pytania, dlaczego te ramki są takie drewno brązowe i tutaj te komórki brązowe, dlaczego one nie są ładne, niektóre są czyściutkie, takie żółciusieńkie, a niektóre właśnie takie. To są ramki stare, pełnowartościowe. To, że one... To są ramki nadstawkowe, które idą do nadstawek, więc nie ma co roku, nie narobi się tyle ramek, żeby to było i one zostają. Zresztą każdy pszczelarz ma takie ramki, a nie inne. No, nikt nie ma tylko żółciutkich, ładnych rameczek, tylko ma i takie. No chyba, że ktoś ma jakąś chorobę, no to musi co roku kombinować. No ale jeżeli są ule zdrowe i pszczoły zdrowe i to wszystko, no to ramki są kilkuletnie. No teraz już mają paręnaście lat ramki, także one są ciemne. Podczas topienia też się robią czarne i... Jeżeli chodzi o listewki, a ramki są przeczerwione i no i takie są, do nadstawki mogą być, a do gniazda idzie węza i one po prostu... Także to jest wszystko naturalne, to nie jest jakiś defekt, tak one wyglądają po 2, 3, 4 latach i jeżeli nic się z nimi nie dzieje, to one są dalej wykorzystywane w ulu, pszczoły do tych komórek, one sobie je poprawią, bo tak jak tutaj, o widzicie, jest gdzieś zadrapana, zarysowana, te komórki uległy zniszczeniu, pszczoły to wszystko sobie wyprostują, wyprowadzą tak, żeby wyglądało jak tu w tym przypadku i dalej będą znosiły do tych komórek, zależy gdzie ta ramka zostanie włożona, to będzie pyłek, pierzga, nektar, bądź po prostu będą tutaj czerwione, czyli będą składane jaja i będzie się wylęgała młoda mucha. Mucha, młode pszczółki, potocznie pszczelarze mówią, że wylęga się młoda mucha. No i tutaj, tak jak Adzio mówił, no nikt nie robi ramek co roku, bo to jest no nierealne. To są raz, że koszty. Robi, no, ramki. No, każdy, jeżeli ktoś powiększa pasiekę, to musi ramki nowe dawać, bo to jest... Ja tak, też, ale to... chodzi mi o to, że nie wywala tych co nie, roku. No. Nie, no to jest bez sensu. Tak, bo też pszczoły, jak zadaje się nową ramkę z węzą, to ciągną tutaj te komórki. Na wyciągnięcie komórek zużywają część miodu. I no, to byłoby marnotrawstwo co roku wymieniać ramki, wyrzucać te, a zakładać nowe. Także te ramki są pełnowartościowe. Tutaj odpowiadam na pytania, które no, kilkukrotnie się już właśnie pojawiły. A to jest nadstawka. O to, ta skrzynka.
I tutaj w sezonie wkłada się te ramki i one z gniazda przenoszą później nektar, który jest miodem. Dzień zleciał szybko, nie wiadomo kiedy. Za oknem już ciemno, ja z taką chochlą jak bunia z tej bajki o gumisiach, co tą taką warzęchą warzyła w tym garze, tak i ja dzisiaj z tą chochlą. Żurawina dojrzała mi i w końcu przyszedł czas, żeby zlitować się i zrobić drzem. Teraz on jest poodwracany, tężeje, stygnie. Nazbieraliśmy też jeszcze słów, pojawiły się ponownie kanie, prawidłowo zwane. U nas zawsze była nazwa sowy i tak do dzisiaj mówimy sowy. Poobsmażane w słoikach już też tutaj mi się wekują. A kolejne tam w garnku się gotują. Jeszcze 5 minut i będę wyciągać i tamte. A jeżeli idzie o propolis, droga z ula do butelki troszeczkę trwa. I jeżeli już macie kit, to porcję kitu najlepiej dać do butelki ciemnej, nie jasnej, tylko ciemnej, żeby nie padało słońce i trzymać to w miejscu zacienionym, chłodnym. Zalewamy spirytusem nalewkowym, tym słabszym, 70%, nie 94%, bo zachodzi reakcja niekorzystna i zabija cenne właściwości kitu i ta nalewka nie ma takich właściwości jak ta zalana 70% spirytusem. To jest właśnie ważne, żeby spirytus nie był ten mocny, a słabszy. I jak już taki propolis się zaleje, to odstawiamy go na 2 tygodnie w ciemne, tak jak mówiłam, chłodne miejsce i po 2 tygodniach można go zlać, przecedzić, ale nie jest to koniecznością. Ten kit, on ulegnie częściowemu rozdrobnieniu, rozpuszczeniu się, bo on ma naturalnie grudeczki i jest takiej struktury grubszej, a po zalaniu, po tych 2 tygodniach zrobi się taki muł na dnie, taki osad i może on spokojnie być, nalewać później do wody, do picia z butelki nieodcedzony. My nie odcedzamy, ale wiem, że są osoby, które przecedzają sobie gotową nalewkę. Bierze się do 20 kropli. Dawka taka, która już ma właściwości lecznicze, jest od 15 do 20 kropelek. Pytanie, czy mogą brać to dzieci? Mogą. Mimo, że jest to na alkoholu, jest to spirytus, to mogą, ale nie dawkę 15-20 kropli, tylko powiedzmy 2-3 kropelki. Nasza córka, jak chorowała w wieku 3 lat, też podawaliśmy jej propolis i dużo ludzi swoim dzieciom daje na wzmocnienie, na poprawienie zdrowotności, jeżeli ktoś ma problemy takie, że choruje non-stop, problemy z żołądkiem, bo propolis ma niesamowite właściwości. To już możecie w internecie doczytać, tak że będziecie wiedzieli. Najlepiej jest to rozpuszczać w wodzie i mama bierze, pije w wodzie. Mamusia jest za kamerą, chodź. Jest, jest. Ogólnie tak jak mówię, 15-20 kropel, ale mamusia robi to na oko i teraz to farbuje. Musicie wiedzieć, że jeżeli macie ceratę, spadnie wam kropla gotowej nalewki, będzie wszystko brązowe, nie do wyprania, nie do odzyskania, to już jest koniec. Także musicie bardzo uważać, żeby to nigdzie nie kapło. Ja mam też szmatkę. Tak, i tutaj propolis, no nie będę pokazywać, bo butelka jest ciemna, ma kolor złoty, ale jak da się go do wody... Ale daj mi tą szmatkę moją. Aha. Bo ja to sobie tak zawsze tu, żeby nie... O. Za dużo mi wody dałaś troszkę. Wypijesz. I tak ja sobie to leję na oko. Jak to mówią, swoje, to nie ma co żałować. Ja już trochę wybełtałam tą butelką, bo nią tutaj ruszałam. Chwila skupienia.
O, szewlała, kurcza, bele, babcia! Będę dobrze spała! Taś tu poszło ze 40 kropel. Ale to nic, to jest moje, ja wypiję. Wypiję. I ma kolor taki jak mleko, zapach, no czuć spirytusem, czuć kitem. I mówię, to jest taka specyfika, bo jeżeli zrobicie nalewkę, ale musi być w ciemnej butelce. No to już mówiłam właśnie. Ale jeżeli zrobicie nalewkę, ma ona kolor złoty, kolor takiego złota. Jeżeli rozpuścicie w wodzie, będzie białe. I po wypiciu, no to babcia zdrówko. Po wypiciu szmatką, ręcznikiem papierowym wytrzeć. Nie myjcie pod wodą, bo też zlew sobie zabrudzicie. Poszło, wypiła, nawet się nie skrzywiła. Można, to jest w smaku ohydne. Ja powiem, że ohydne, bo nie lubię tego smaku ale na cukier. Ale to się nie pije dla zdrowotności. Tak, ale ja biorę na cukier, bo na wodzie nie wypiję tego. Jest to dla mnie, no to jest alkohol, a ja no nie jestem niealkoholowa. I tym sobie ładnie wytrzę. I kieliszek jest dalej czysty. Czysty, bo pod wodą go nie umyjecie. Nie. Ręką będą palce brązowe, także tu musicie uważać. Ci, którzy robią to, już wiedzą. Wiem, że wielu z was troszeczkę się zawiodło, bo jak spadła wam kapka, to obrus poplamiło, już był nie do uratowania, także to musicie wiedzieć. To jest porcja babci i na babcia, dzisiaj babcia sobie strzeliła, oczy się zaczęły świecić. Ponsów dostała i teraz możesz iść, Lulu. Możesz... Jeszcze nie, obejrzę swoje seriale. Jeszcze, babcia jeszcze obejrzy swoje seriale i wtedy pójdzie Lulu i będzie spała do rana jak niemowlę. Tak. Dobra, bo 5 minut się zbliża, ja muszę sowy wyciągać z garnka. Także to tyle o propolisie. Warto jest go pić, bo ma niesamowite właściwości lecznicze. Ja nawet miałam kupę lat temu wrzody na żołądku i właśnie propolisem wyleczyłam sobie wrzody. Jeżeli macie rany ciężko gojące się, też przemywać propolisem. Nawet jak są wrzody, które nie chcą się obrać i później przekujecie, pozbywacie się tych wrzodów, zostaje rana, przykładać tym, ładnie osusza, ładnie wyciąga resztki. To się naprawdę sprawdza. Także zdrowie prosto z ula, od naszych pszczółek. Zdrowotności dla każdy zdrowotności. Powinien to mieć. I jeszcze jedna ważna sprawa, jak długo to się bierze. Można brać cały rok. Ogólnie w zapiskach wszędzie jest, żeby brać kurację miesiąc, zrobić sobie 2-3 tygodnie przerwy i od nowa miesiąc. Kolejne zapiski mówią, że w sezonie jesienno-zimowym, a nasze domowe zapiski mówią cały rok. I nie robimy. My bierzemy cały rok. I nie robimy jakiejś, nie robimy jakiejś takiej większej przerwy. Nie robię żadnych przerwy. Chyba że jak jadą nad morze czy gdzieś, no to już nie biorą, nie? Ale ogólnie bierzemy i nie chorujemy, żadne te, wiecie, królewskie grypy nas nie dopadają, nie, przechodzimy to łagodnie. To piję i do tego jeszcze... No właśnie, pokazałaś, jak ty to pijesz. No piję, piję. Jeszcze do tego, żeś mi kupiła ten, zawsze zapominam, te guleczki, jak to jest? No to pyłek pszczeli, pyłek, i pierzgę, to bierzemy cały czas, no, nie? Pierzgę, także pierzgę. Ale tu polecam dzisiaj w tym odcinku propolis. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Babcia zadowolona, bo sobie chlapnęła. Ja też zadowolona, bo słoiki stoją, chochle mam. Także wiecie, idę dalej działać, a z wami się żegnam. Życzę wam dużo zdrowia, radości i żeby wszystko wam układało się po waszej myśli. Przede wszystkim zdrowia. Do następnego.